Powrót Barbary Kurdej, szatan do TVP w jesiennej ramówce z programem Cudowne Lata, stanowił znaczący moment dla aktorki, zwłaszcza po wcześniejszych kontrowersjach i przerwie w współpracy z telewizją publiczną. Reakcje widzów na pierwszy odcinek nowego programu mogą być kluczowe dla jej dalszej kariery w stacji. Barbara Kurdej, szatan. Znana z takich projektów jak M, jak Miłość czy The Voice of Poland, doświadczyła turbulencji w swojej karierze po aferze z 2021 roku, gdy skrytykowała działania Straży Granicznej. To doprowadziło do zawieszenia współpracy z TVP oraz sprawy sądowej, która ostatecznie zakończyła się umorzeniem. Jej powrót na antenę z nowym programem to próba odbudowania pozycji w branży. Cudowne lata to teleturniej, który ma szansę przyciągnąć różne grupy widzów, a jego przyjęcie przez publiczność jest kluczowe. Premierowy odcinek, który wyemitowano w niedzielę 8 września, wywołał wiele reakcji w mediach społecznościowych, co może wpłynąć na decyzję TVP odnośnie przyszłości programu i współpracy z Kurdej Szatan. Reakcje widzów są mieszane od pochwał za powrót aktorki i format programu, przez neutralne opinie, Aż po krytyczne głosy dotyczące jej wcześniejszych działań. Publiczność jest podzielona, co może wpłynąć na dalsze losy programu oraz samej Barbary w ramówce TVP. Format show opiera się na rywalizacji międzypokoleniowej, gdzie dwie drużyny, boomerów oraz millenialsów, reprezentujące różne pokolenia, zmagały się w zagadnieniach związanych z popkulturą. W pierwszym odcinku widzowie mieli okazję śledzić zmagania takich celebrytów jak Ewa Męcz. Katarzyna Bujakiewicz, Katarzyna Pakosińska, Michał Wiśniewski w drużynie Bumerów, a także młodszych gwiazd jak Alicja Szemplińska. Marcin Maciejczak, Rafał Jonkisz i Mateusz Pawłowski w zespole Millenialsów. Rywalizacja ta dostarczała momentów zarówno zabawnych, jak i edukacyjnych, podkreślając różnice kulturowe między pokoleniami. Jednakże pierwszy odcinek nie obył się bez wpadek. Barbara Kurdej, Szatan, chcąc opowiedzieć o filmie Titanic, przyznała błędnie Kate Winslet Oscara, podczas gdy aktorka otrzymała za tę rolę jedynie nominację. Po emisji odcinka Kurdej Szatan przeprosiła za pomyłkę, określając ją jako totalnie niepotrzebną i potwornie głupi błąd. Swoje odczucia wyraziła w rozmowie z Jastrząb Post, zobowiązując się, że do podobnych sytuacji nie dojdzie ponownie. Mieszane reakcje widzów po pierwszym odcinku mogą wpłynąć na dalszą recepcję programu Cudowne lata. Będzie to również test dla kurdej Szatan, która po powrocie do TVP stara się ponownie zbudować zaufanie i sympatię widowni. Kolejne odcinki pokażą, czy uda się jej odbudować swoją pozycję jako prezenterki oraz czy format programu zyska stałą widownię. Debiutancki odcinek, który przyciągnął 601 tysięcy widzów, osiągnął wynik poniżej oczekiwań, szczególnie w porównaniu do poprzedniej oferty stacji. Tak to leciało, która cieszyła się większą popularnością. W takich okolicznościach kluczowe staje się zarówno dalsze promowanie programu, jak i jego rozwijanie, aby przyciągnąć większą liczbę widzów. Barbara Kurdej Szatan jako gospodyni. Odgrywa tutaj ważną rolę nie tylko jako twarz programu, ale też jako jego ambasadorka poza anteną. Jest to dla niej szansa, aby ponownie zbudować zaufanie widzów oraz udowodnić, że jej powrót do TVP był dobrym posunięciem zarówno dla niej, jak i dla stacji. Zachowanie widzów wobec nowych programów często ewoluuje, a początkowe liczby mogą się z czasem poprawić. Zwłaszcza jeśli stacja zastosuje odpowiednią strategię marketingową i programową, która lepiej odpowie na oczekiwania widzów. Barbara i zespół TVP mogą potrzebować zatem skupić się na analizie odbioru programu przez publiczność, dostosowując go zgodnie z otrzymywanym feedbackiem co może obejmować zmiany w formacie, prezentacji, czy nawet interakcji z widzami. Dalsze losy cudownych lat i kariery barbary kurdej i szatan w TVP będą zależeć od tego, jak szybko i skutecznie zareagują na te wyzwania i czy uda się im przekonać do siebie szerszą publiczność.